zagraniczne markety bardzo łatwo wdarły się na polski rynek, wykończyły polski handel, a jak wykończyły polski handel, no to siłą rzeczy wykończyły też polskich producentów, bo co ma zrobić producent produkujący jakieś ciastka, jakikolwiek inny produkt, gdy nie będzie mógł go sprzedać w dotychczasowych swoich sklepach, u swoich odbiorców, jak już ich nie będzie, no będzie musiał się zamknąć. Wielkie sieci, które weszły do Polski, preferują własne produkty, często importowane, choć jak tak chodzimy po sklepach zachodnich marek, to tam na półkach ta się roi od polskich flag i promujemy polskie. Picuś, glajduś, tak promują polskie, że coraz mniej jest polskich przedsiębiorców. A później taki przedsiębiorca, no, jak ma alternatywę zamknąć się kompletnie albo sprzedać swój zakład za grosze jakiemuś producentowi z Francji, Niemiec, Danii, no to sprzedaje go za grosze, no bo co ma zrobić? No i tak te polskie przedsiębiorstwa stały się zagraniczne, a wtedy już ich produkty jakby są polskie. Mówię jakby, bo często te przedsiębiorstwa potem gdzieś zostały objęte strefą bezpodatkową i tak nie mamy z tego żadnych korzyści, bo i tak nie płacą podatków. I potem taki market zagraniczny, biorąc od takiego przedsiębiorstwa zagranicznego w Polsce, twierdzi, że no promuje polskie produkty, bezczelność. No tak, w wielu wypadkach tylko wyprodukowano w Polsce, ale z zyskiem transferowanym bezpodatkowo, z zyskiem transferowanym do siebie, no i, no tyle, i praktycznie nic nie zostaje. Tyle z tego mamy, co podatek od VAT-u, jeżeli w ogóle nie mają jakiegoś kruczka na to, od sprzedaży i pensja pracownika. No ale z tego nie utrzymamy gospodarki, z pensji pracowników i z samego VAT-u, prawda? No niestety nie. No więc, szanowni Państwo, te zagraniczne sieci od czasu do czasu robią nam promocje, wystawiają nam produkty w ofertach. Jeszcze na razie tego nie czujemy, ale gdy już będą mieli kompletny monopol, to dopiero poczujemy, ile można płacić za zwykłe slipy, bo jeszcze na razie, jak slipy w Lidlu są po 19, w zasadzie 20 zł, 19,99 za trzy pary, no to uważamy to za cenę atrakcyjną. Jednak jeden z internautów dokonał analizy i wszedł na ofertę sklepów Lidla w Wielkiej Brytanii. Taka sama oferta, te same slipy, ale cena w funtach. No ktoś powie, no dobrze, no to w takim układzie, jeżeli w Polsce te trzy pary slipów kosztują 19,99, no to w Wielkiej Brytanii będą musiały kosztować jakieś 5 funtów. Nie, szanowni Państwo, w Wielkiej Brytanii kosztują one 1,79 funta, czyli są jeszcze mniej niż połowę tańsze. Dlaczego tak się dzieje, że na polskim rynku przechodzi cena 19,99 za ten sam produkt, co w Wielkiej Brytanii za jakieś 8 zł. Tak, bo to przy tej cenie 20 zł, to i tak w tym jest olbrzymia marża dla sieci tej. I transfer gotówki. Przykład spódniczki, którą widzimy po prawej stronie, to jeszcze bardziej drastyczna sprawa. Spódniczka w polskim Lidlu kosztuje 19,99, a ta sama spódniczka w tym samym czasie w Lidlu brytyjskim to 1 funt i 25 pensów, czyli jakieś 5 zł i 30-40 groszy. No jest to skandal. Dlaczego Polki mają płacić za spódniczki po 20 zł, a Brytyjki za tą samą spódniczkę płacą 5,50? No dlatego, że mieliśmy, szanowni Państwo, tak genialnych polityków i pozwolili im wejść tutaj na rynek i nie ma się co dziwić, że robią co chcą. Po prostu drenaż rynku. Czysty pieniądz, tanim kosztem wyciąga się wszystko z naszego kraju. Żeby łatwiej to zrozumieć, musimy jakby wczuć się w rolę takiego handlowca. Wyobraźmy sobie wszyscy, że jesteśmy właścicielem gigantycznej sieci marketów, takich właśnie spożywczo-przemysłowych i one do nas należą, działamy na terytorium Polski. No i komunikaty w mediach mówią, że no polskie społeczeństwo jest biedne, no to
moim zdaniem każdemu, kto czuje się Polakiem, no ta ręka tak zadrży, żeby tą cenę na maksa podciągnąć, prawda? Ale już gdybyśmy mieli, jako ci polscy milionerzy, sklepy gdzieś w Szwecji, w Finlandii i byśmy wiedzieli, że to są społeczeństwa, które są wypłacalne, ja podejrzewam, że żaden z nas nie miałby żadnych skrupułów, żeby tą cenę im tam łupnąć, ile się da. Na tej zasadzie działają zagraniczne sklepy w Polsce. Po prostu nie są to sklepy, które są własnością Polaków i dlatego kroją nas, ile wejdzie. Skoro my za to płacimy, no to oni będą nam ceny podnosić. Tak, ale jeszcze jest inna sprawa, że siła nabywcza w Anglii czy w Szwecji, którą pan przytoczył, jest o wiele większa niż u nas. No powiedzmy, że czterokrotnie. Tak, że czterokrotnie zarobek, to oprócz tego, że ta cena jest w tej chwili czterokrotnie, no to jeszcze czterokrotnie wyższe zarobki, no to powiedzmy, że 16-krotnie cena jest w sumie w Anglii niższa niż u nas. No dokładnie. I jeszcze te społeczeństwa śmią nas karcić za to, że my nie chcemy utrzymywać jakichś uchodźców, o których wiemy, że część z nich to są zwykli bandyci i oni nie nas popędzają. Dlaczego my jesteśmy takim egoistycznym narodem? No, wskoczyć komuś na klatkę piersiową kolanami i jeszcze mieć pretensje, że się oddycha, no to już jest bezczelność. No niestety, tak to jest. Jak będziemy mieli, szanowni tam Europejczycy, taki potencjał, jak wy macie, to przyjmiemy znacznie więcej uchodźców niż wy. Ale póki co, no nie stać nas, nie mamy pieniędzy. No z uchodźcami to moje stanowisko jest takie, że tam jednak im trzeba pomóc, czy stworzyć warunki w ich krajach zamieszkania. Syria do odbudowy, tam jest miejsce dla nich. Ależ oczywiście, tylko niech im stwarzają warunki ci, którzy zarabiają na ich niewolniczej pracy, bo te wszystkie ciuszki, te spódniczki, te bokserki, te majtki są szyte właśnie tam przez niewolników w tych krajach. Tak, tak. Ale to niech oni im pomagają, oni są za nich odpowiedzialni, to były ich kolonie. Tak, no, jeszcze Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie nic nie robią, żeby zatrzymać falę, żeby tam na miejscu współbraciom w wierze pomóc, tylko cały czas eksportują uchodźców do Europy. No więc jak będziecie Państwo niebawem w jakimś markecie zachodniej marki, to pomyślcie, biorąc do ręki produkt, no przemysłowy powiedzmy, ile byście za niego mogli zapłacić, gdybyście byli Brytyjczykami?